W tym filmie zobaczymy, jak stosuje się metodę całkowania przez podstawienie w przypadku, kiedy mamy do obliczenia całkę oznaczoną, a nie tylko nieoznaczoną. No i tutaj mamy taki przykład. Całka w granicach od 1 do 2 z funkcji 2x razy x kwadrat plus 1 do potęgi trzeciej. Pamiętamy, że całkowanie przez podstawienie pozwala nam uprościć wyrażenie podcałkowe wtedy, kiedy mamy pod całką zarówno funkcję jak i jej pochodną i da się to wtedy dzięki temu zwinąć w jakiejś prostszej postaci pod, wykonując to podstawienie jeżeli je odpowiednio rozpoznamy. No i tutaj rzeczywiście jest taka sytuacja, że mamy zarówno funkcję funkcję x kwadrat plus 1, która jest jeszcze tutaj podniesiona do trzeciej potęgi. Jak i pochodną tej funkcji, bo tutaj jest 2x to jest pochodna właśnie funkcji x kwadrat plus 1. Czyli aż się prosi, żeby tutaj dokonać takiego podstawienia, że jako naszą nową funkcję u wybierzemy sobie x kwadrat plus 1. No i wtedy jak liczymy pochodną tej funkcji, czyli liczymy du po dx pochodną tej naszej zmiennej, no to mamy pochodna x kwadrat to jest 2x, pochodna jedynki to jest 0. Czyli można to też tak zapisać, że widzimy, że du to jest 2x, dx. Więc takie podstawienie wykonamy. Czyli napiszemy, że to się równa całka, i tutaj nad granicami to się jeszcze za chwilę zastanowimy. Ale całka z czego? Tutaj mamy u do potęgi trzeciej, czyli na pewno będzie u do potęgi trzeciej. I to już załatwiliśmy ten cały kawałek. To jest u do trzeciej. Teraz co to jest 2x dx? 2x dx, no to, to jest moje du, czyli tutaj dopisujemy du. I cała ta część 2x dx, to jest właśnie moje du. Czyli już wszystko, co było tutaj pod całką, mamy załatwione? Teraz jeszcze pozostaje właśnie kwestia granic. I tutaj jest właśnie to, na, co, na czym musiałbym się tutaj skupić najbardziej w tym przykładzie. Mianowicie, co z tymi granicami. Tutaj mamy granicę od x równego 1 do x równego 2, dlatego że całkujemy po zmiennej x. A tutaj całkujemy po zmiennej U. Czyli musimy wiedzieć, że jeżeli x się zmienia w granicach od 1 do 2, to w jakich granicach zmienia się u. No i żeby to obliczyć, no to skorzystamy z naszego wzoru na zamianę zmiennych. Wiemy, że u to jest x kwadrat plus 1. Czyli na przykład, jeżeli x jest równe 1. To wtedy wstawiamy tutaj za x 1, mamy 1 do kwadratu 1 plus 1 to jest 2, czyli jak x jest równe 1, to u jest równe 2. Jak x jest równe 2, no to mamy 2 do kwadratu to jest 4, plus 1 to jest 5, czyli u jest wtedy równe 5. Czyli widzimy, że wtedy, kiedy x zmienia się w granicach od 1 do 2, to u zmienia się w granicach od 2 do 5. I trzeba o tym pamiętać, licząc właśnie całkę oznaczoną i dokonując podstawienia, że musimy zmienić również granice odpowiednio zgodnie z tą zamianą zmiennych. Oczywiście nikt nie pisze w ten sposób, więc ja napiszę tak, jak to się normalnie napisało. Byśmy napisali całka od 2 do 5 z u do trzeciej du. Ale właśnie trzeba pamiętać, że te granice to dotyczą właśnie zmiennej u. Wtedy, kiedy to była całka po x, to te granice były inne. No i teraz możemy wykonać to całkowanie. Całka z u do trzeciej to jest po prostu... U do potęgi 4 przez 4, no i to jest w granicach od 2 do 5. No to możemy wstawić U do potęgi 4, czyli 5 do 4, to będzie, napiszę tak, 5 do 4 przez 4, odjąć 2 do 4 w dolnej granicowym z minusem przez 4. No i to każdy może sobie tutaj już te obliczenia... Wykonać i uprościć to. Ja teraz bym chciał pokazać jeszcze inny sposób, jak można obliczyć całkę oznaczoną, stosując metodę przez podstawienie. Mianowicie, można to zrobić w ten sposób, że najpierw obliczymy sobie całkę nieoznaczoną, czyli bez wpisywania tutaj jakichś konkretnych granic. Czyli mam po prostu moją całkę, i teraz wykonam tutaj całkowanie przez podstawienie znowu. No, skorzystam z tego samego podstawienia, jakie było, czyli tutaj będę miał całkę z U do 3 dU. No, i wykonam to, tę całkę, czyli dostaję U do potęgi 4 przez 4 plus jakaś dowolna stała całkowania, tak? która oczywiście nie jest istotna. No, ale teraz wrócę z moim podstawieniem. Co to było U? U to było x kwadrat. Plus 1 i to jest wszystko do potęgi czwartej przez 4, plus dowolna stała c. No i teraz, jak ja już wiem, jaka, jaka to jest całka, no to teraz mogę obliczyć całkę oznaczoną, wstawiając odpowiednie granice, czyli całka od 1 do 2 z tej mojej funkcji do potęgi trzeciej dx. No to będzie to wyrażenie x kwadrat plus 1 do potęgi czwartej przez 4 w granicach od 1 do 2. Oczywiście o tej stałej mogę zapomnieć dlatego, że i tak biorę różnicę wartości w tych punktach na końcach przedziału to ta stała C po prostu się odejmie. Więc dlatego ta stała tutaj nigdy nie występuje w całce oznaczonej bo ona i tak się odejmuje. No i teraz wstawiam po prostu za x raz dwójkę raz jedynkę. i Łatwo się przekonać, że to co tutaj dostaję to jest dokładnie to samo to jest dokładnie to samo, co otrzymaliśmy tutaj. Czyli albo możemy od początku tutaj trzymać te granice i pamiętać o tym, żeby zmienić wartości granic zgodnie z zamianą zmiennych, albo druga metoda obliczenia takiej całki oznaczonej metodą przez podstawienie, to jest najpierw obliczyć całkę nieoznaczoną, wracając do tutaj z powrotem stosującą zamianę zmiennych, wracając do tej pierwotnej zmiennej x i na końcu dopiero, w tym ostatecznym wyrażeniu podstawić granice. Więc takie są dwie metody.